Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w kaplicy Boskiego Hospicjum. Tak się składa, że 2 października obchodzimy swoją 7. rocznicę działalności. Rozpoczynaliśmy swoją pracę w użyczonych pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Busku Zdroju, gdzie przez 3 lata korzystaliśmy z gościnności pana dyrektora Grzegorza Lasaka, aby tam świadczyć usługi w oddziałach hospicyjnych i zakładu opiekuńczo-leczniczego na 27 łóżkach, 12 w hospicjum i 15 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. No oczywiście od wielu, wielu lat budowane hospicjum trzeba było ukończyć, co się udało dzięki życzliwości, dobremu sercu tysięcy ludzi z całego Ponidzia, a z Buska w szczególności. Obiekt, którego budowę zapoczątkował ksiądz Mariusz Koza, no po 20 latach udało się zakończyć i w 20 roku rozpoczęliśmy już działalność w tym nowym, przygotowanym odpowiednio obiekcie. Aktualnie mamy 113 pacjentów na 2 oddziałach. Oddział dla hospicyjny, no, dla nieuleczalnie chorych. To jest 26 łóżek oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych, przewlekle chorych, który stanowią, gdzie mamy 85 łóżek. Aktualnie wszystkie łóżka oczywiście są zajęte, mówię oczywiście, bo potrzeby są tak wielkie. W tej chwili kolejka się stale zwiększa. No, z racji tej, że jako fundacja prowadzimy tę działalność niekomercyjnie. W związku z powyższym hospicjum jest bezpłatne, a zakład opiekuńczo-leczniczy odpłatność wynosi 70% świadczenia, jakie posiada dany pacjent, niezależnie od wysokości tegoż świadczenia, które posiada. Dbamy o to, aby pacjenci, którzy się tu znajdują, znaleźli przede wszystkim należytą opiekę. Mamy świadomość tego, że rodziny nie są w stanie zaopiekować się bardzo ciężko chorymi osobami. Mamy szereg przykładów bardzo, bardzo trudnych. No, niekiedy potrzebna jest opieka kilku osób nad danym pacjentem, jeśli on znajduje się w takim stanie już bardzo zaawansowanej choroby. Chciałbym z tego wyjątkowego miejsca serdecznie podziękować wszystkim dobrodziejom naszego hospicjum, naszej fundacji prowadzącej to dzieło, bowiem bez wsparcia, codziennego wsparcia Was, mieszkańców całego Ponidzia, bo pracujemy głównie na tych 3 powiatach, kazimierskim, pińczowskim i buskim, trudno byłoby naszą działalność prowadzić na takim poziomie, na jakim ją prowadzimy.